babcia mi za to wynagrodzi, zobaczycie. Hola. Suzuki ligowym. Mamy jeszcze 55 minut. Jest 12:44, także będziemy dosyć sporo przed meczem w Chojnicach. Koledzy z Chojniczanki mówili, że piękne miasto. Kali z Drewniakiem też wspominali, że warto podwiedzać, więc może to pooglądamy. My jedziemy samochodem, a nasz kolega Mati, który obiecał wam w przednich kulisach pokazać, jak wygląda nasza praca od kulis, zapomniał trochę, więc za karę to on będzie dzisiaj dla was te kulisy nagrywał, więc może się poprawi. My jedziemy samochodem, jak wspomniałem, a on dociera do Chojnic pociągiem, ale o tym opowie sam. Ze mną jest Karolina, która postanowiła się nie za bardzo odzywać, więc pełniła rolę paprotki. A dlaczego paprotki, to musielibyście obejrzeć ostatni magazyn Ligowiec. Pozdrowienie dla Bartka Cabaja, w którym zresztą pewnie się dzisiaj widzimy. Do zobaczenia. Wsiadamy do pociągu do Chojnic, cały pociąg pełen, wszyscy pewnie jadą na mecz. Pociąg w barwach, no Chojniczanki, czerwony, kawka jest. Zazwyczaj na mecz jedziemy całą ekipą, jeśli chodzi o dział marketingu i mediów. Dzisiaj wyjątkowo sam tym pociągiem dojechałem tu, ponieważ przebywałem na Warmii i Mazurach. W Morągu zresztą, gdzie Łukasz Szramowski zaczynał swoją piłkarską przygodę. Dobra, jesteśmy na stadionie i w jednym z dwóch samochodów, w czerwonym albo białym, w czerwonym nie, bo nikogo nie ma, w tamtym białym siedzi reszta ekipy marketingowej. Podczas meczu moja praca polega na tym, żeby tym urządzeniem rejestrować to, co się dzieje poza widokiem kamery telewizyjnej, kulisy, jakieś takie ciekawostki, kuchnia, mówiąc szeroko, podczas spotkania. Zawsze istnieje backup. Ale coś trzeba zmienić, bo nie idzie, jest zmieniona metoda. Zmieniona metoda krojenia? Zmieniona metoda krojenia. Na czym polega ta metoda? Kroimy obrany. Tak zwane bez skórki. Jest to jakiś pomysł? Z naciskiem na jakiś. Cienka! Kulezło! My się witamy, a celowe zagranie. Siema, a już po kaszubsku mówiliście jeszcze, nie? Jo! Teraz ty, a to? No jo, a ty! To jest ten masz! Co tam? Cześć. Cześć. Jak tam ci się tu żyje? W porządku, dobrze mi się żyje. Cześć, jak to? Dobrze. Ej, dobra, dobra. Tam powinno być drogę do ładnego. Na mleczko, to ładnie wyglądać. No wiem, że jeszcze wcześniej? Nie. Ten pan z działu marketingu przyjechał w gry grać. Samolotami lata jakimiś. Gdzie ten samolot? A tutaj. Bezzałogowy obiekt powietrzny.
Damien et toi? Ça va. Comment tu vas? This is end of my French language, sorry. English, a little, ça va? Yeah, yeah. Polska. Why? Polska. Yeah, Polska. Polonia, ok? Yeah, Polonia. Dzień dobry. Dzień dobry. Bonjour. Rosé, ty po kaszubsku coś mówisz? Mówię, ale... Dawaj, ze dwa. Wiecie, rozumiem już mówię, tak? Aha. A wiesz, co to jest, wiesz, co to jest chujka? Chujka? No. Chujka. Sosna, no blisko, prawda? No, tak, no, tak, blisko, blisko. Mówię, no. Znam takie pojedyncze słówka, wiesz. Ile stąd jest do ciebie, do Kartuz? Godzinka, dwie? Już to ja teraz pod Kościeliną mieszkam, nie? Aha. Ale nie, godzina. Nie cała godzina. Skąd? I co, jest na tej lista? Bo czekają wszyscy tam... Będzie. No jak będzie? Jak będą trzy punkty, to będzie. Umówimy się, tak? Tak jest. No i super. Czyli dzisiaj? Czyli dzisiaj. No i dobra. Wieczorem podeślemy razem z tkaniem. Będziesz miał co robić w autobusie na powrocie? To już jest, można powiedzieć. A, no to gitarka, fajnie. Dopnąć trzeba tam guzik i będzie wszystko... Gitarka. Wszystko... Nie rozpraszam. No. Daniel, musisz numer na koszulce zmienić chyba, co? No? Dzisiaj. Nie, zostaje przy dwójce. Tak? Dwójka z przodu. Oby dwójka zdrowa była, oby nie ciągnęła i tak dalej. Też tego ci życzę. Dokładnie. Dzisiaj może być 0-3 i... Pewnie. I 3 punkty, nie? Dokładnie. Powiedz mi jeszcze ostatnią rzecz, bo wiem, że bardzo dobrze po niemiecku mówisz. Geburtstag, tak? To urodziny po niemiecku dzisiaj masz? Geburtstag. I tak jak my śpiewamy 100 lat, 100 lat, to jak Niemcy śpiewają? Ale skutę tym Geburtstag. No, to właśnie tak tego ci życzę. Dzięki. I tak powstają materiały. Stoi taka z kamerą wcipska i nagrywa chłopaki. Cały czas z telefonem, nie? No, nie mogę się przeknąć i nic zrobić normalnie. Cały czas w telefonie. Ona mówi, że pracuje cały czas w telefonie. No, taka to młodzież, nie? Dzisiejsza jest. Młodzież! Młodzież, młodzież! Tomek, we Włoszech pogoda była jeszcze lepsza niż teraz? Jest podobnie, no jest podobnie. Podobnie. Co po włosku byś jeszcze umiał powiedzieć teraz? Coś pamiętasz? No nie, no trochę rzeczy, no zależy, o co pytasz, no. Juventus, Milan, takie dwa słówka, nie? Umiesz już na pewno. Tak, a jak byś powiedział, nazywam się Tomek i jestem bramkarzem. Mi chiamo Tomek, sono portiero. No, bella donna. Bardzo ładnie. Zjechałeś w życiu tyle, co w tym sezonie? Polski, czy nie? Nie było okazji. Na mecze chyba tyle się nie najeździłem teraz. Nie najeździłeś się, nie? Jeszcze. I jak to znosisz? Ciężko jednak? Inaczej się wychodzi na murawę, nawet na rozgrzewkę po takiej podróży, czy jednak ciężko powiedzieć, że jest taki nic? Mamy świetne warunki w hotelu, także nie ma już nic do tego. Motywuje to, podejrzewam, co do dalszych treningów, żeby jasne, ćwiczyć nad sobą. Jasne. Coraz wyższy poziom, także czekam na coś zmieni jednak. Pierwsze minuty, kwestia czasu, tego ci życzę. Dobry. Pan z radia, z telewizji? Z radia widzę, Radio Gdańsk. Komentarz pewnie będzie. Skrawki. A co o Górniku Łęczna pan wie? Jak jest pan przygotowany do pracy? Spisują się na razie równie słabo jak Chojniczanka. Tak. Ale, że na przykład Janusz Golf, Artur Rymaniak, na Przeklinia. To, znakomicie.
723. Cały poranny entuzjazm zgasł z powodu wyników.